No dobrze, zatem skoro już jesteśmy tutaj, no to możemy w końcu zacząć sobie na przykład tą ostatnią misję, nie? Chociaż to wyglądało, gdybyśmy, jak żebyśmy skończyli sobie tą sekwencję szóstą, chociaż możliwe, że to będzie sam film. Chociaż nie, raczej nie. Chciałem powiedzieć, że to może być sam filmik jakiś, ale... Jak jest czacha, to mi się wydaje, że raczej nie będzie. Zaznaczmy sobie. To na tym koniku polnym. Musimy mieć 15 tych, albo 36 z tego co pamiętam, punktów umiejętności. Raczej tak bez problemu. Ajo, bo tu musi być ten napad, nie? Okej, to w takim razie się może przełączę sobie na Jacoba. Nie wiem, czy mają jakieś inne statystyki, ale... Też podajmy mu różne umiejętności. Okej. On może tą obronę mieć. To pójdźmy tak jak ten, no, tam. Egzekucja okaleczenia i w sumie to tyle byłoby. I on też już ma 8. No. Także praktycznie wszystko, co Jacob powinien mieć, to już jest zblokowane i bodajże też ma. Odblokowane w sensie możliwość kupienia. Bezpośrednio. Obijaj się. Piąte mamy 8. Więc nie będzie w tym problemu. Okej, okay, zagaj. Pewnie i tak by nas w takim razie by mogło przełączyć może na Jacoba nawet, wiecie? Well, what say you? You're not gonna like it. Now, see here. I am graced with the Abilene family's robust constitution. Two pennies rob in the Bank of England. The governor of the bank. I think I might need to sit down. There's no time for that. Bastard's probably deep in the vault by now. However you get in, I don't want to know. Of course. But do you know how I can get in? The bank is designed to protect England's gold reserves. A fortress guarded under lock and key. There is the bank manager, Mr. Osborne. Only he Osborne. Oh. Has allowed free access to Spider-Man. The spot him near the entrance. And, oh yes, one man keeps a close watch on the vault door. He watches it like a hawk. If he sees you, he's sure to seal it. The guard captain, Gus Howard, knows Twopenny well. He is in on this, I'm certain. Mr. Fry, please use discretion. The only way to implicate Twopenny is to catch him in the act. Do not jeopardize him. No big displays. This is the Bank of England. If you encounter any trouble, I'll be in the atrium. In disguise. Okay. Twopenny won't be leaving that vault. Wychodzi na to, że to wcale nie będzie proste. Jakby się zdawało, żeby tam w ogóle cokolwiek zrobić. Więc jeżeli by nie było, by nas zdemaskowali od razu i byłoby po synchronizacji, to byłaby taka lipa i to w takim razie byłaby frustrująca misja. Okej, ale tego mogę zidentyfikować. To jest ten szef ochrony. Okej. Pojawi się szefa ochrony. Może da się zrobić jakiegoś.
Okej, okay, tu jeszcze jest ktoś. Strażnik skarbca zabił strażnika pilnującego. Nie bardzo, dobra. Teoretycznie nie powinienem go zabijać. Wiecie. Okej. Okay. I dyrektor banku. Porwi dyrektora banku. Okej. Okay. Where is Tupini? Please! I have a family! He's in the vault ogling his priceless paintings. Okay, jakieś finezyjne. Jakieś finezyjne zabójstwo, tak? A, to on tam na dole jest, okej. Okay. Aha, fajnie. To już mnie tak zauważył. Tu ciekawe. For Tupini's tomb. Aha, dobra. W ten sposób. Ktoś... Okej, nikt nie usłyszał. Nie wiem, czy chcę finezyjne robić. No spokojnie bym mógł... tak z góry go killiem, jak się zatrzyma. No.
You've stolen your last shilling from the people of London. Those animals squander their savings. We are the experts in investment. Nothing would be built or improved. Nothing would rise above the muck without our hand guiding. No creating the future. They benefit as much as their work. It is their city, not yours. Without our investments, there would be no city. For the path of the dead. Tak, powiedzmy, styk się, nie? Za przewoźnika. Okej, okay, pewnie teraz tylko uciec, nie? Rany, Jacob. A, to tam na dół, tak? O, winda. No, tak powiem, że taka winda, taka średnia. I cyk, dobrze. Nawet latawie tak spadł, to ładnie. Ja musiałem chyba coś znaleźć, nie? The Bank of England is closed until further notice. Jaki zadowolony. A sekretne przejście, okej. No i tym oto uśmieszkiem kończymy faktycznie sekwencję szóstą. Właśnie, napad na bank. The currency, a laughing stock. Inflation out of control, Twopenny brutally murdered. And yet Parliament does nothing. The bill will be defeated, sir. That buffooned Disraeli shall be taken care of. It has been arranged, upon my honor. Your honor carries little weight. How dare you, sir! The poor people of this city have suffered enough. Today I granted a significant rise to my staff in order to counter inflation. What? I would supply all of London if I could. Meanwhile, you sit in your club and wax poetic with promises your honor cannot pay. Your family's fortune, however. I wonder what they would offer to keep your record out of the newspapers. About the same as Disraeli would offer for your balls, I'd wager. But let's be generous. Why limit ourselves to one or the other? We can have it all. What say you, sir? Shall I come collect? No more dallying. The halls of Parliament must be free to govern. Again. Understood? You may see yourself out. A letter? For me? Muszę ogarnąć moją sekwencję. Dobra. Sekwencja siódma, ósma i ostatnia będzie dziewiąta. Może zaczniemy tą siódmą w takim razie. Wszystkie chwyty dozwolone. Dear Mr. Starrick, men hired. Strike tomorrow. Disraeli's death will stall Corrupt Practices Act indefinitely. Gladstone will be far more pliable. May the father, etc. be. So Starrick's got his finger in politics, has he? I need to enter the Sinopian Club and find out who B is. Tread delicately around Parliament. As if I don't usually.
Your indiscretion at the Bank of England caused British currency to nearly collapse. Nearly is the operative word. Speaking of collapses, what of the key you found that unlocks very little? Henry took it for research. I am confident that the vault is ours. Nearly ours, Evie. Nearly. A letter. For me? Okej, okay, dobra, w takim razie mamy tutaj jeszcze nawet zasuszone kwiaty Henry Green jakieś i tyle, dobra. I tutaj jeszcze mamy kilka misji w takim razie. Sekwencja szósta. Okej, okay, skoro mamy poziom ósmy, a my jesteśmy tutaj, tak? Chyba tak. Możemy wziąć tego Green w takim razie. Możemy wziąć tam... Nie? Aha. To pan pociąg. Dobra, to może kiedy indziej. Jakoś pieniążki ukradłem. 4 punkty umiejętności. Fajnie. Pomów. Aha, to nasz ziomeczek, tak? Henry Green. Co on chce od kwiatów? Miss Fry, I brought some books. I hope I'm not intruding by being here. Quite the contrary. It's nice to have the company. A herbarium? Are you collecting flowers for someone? Only myself. I'm told it's something of a British pastime. Did you know, they all have symbolic meanings? I had heard something of the sort. Of course you have. Unfortunately, I have no time to fill the book. I could collect some samples, if you would accept my help. I would appreciate that. Thank you, Miss Fry. Aha, czyli to po prostu mamy misijkę to, żeby zbierać kwiatki. We need to do something okay. About your outfit. Tak, jakiś outfit mamy? Pas nowy. Ile tu nowych pasów. O, proszę bardzo. I ten możemy. Ale, teoretycznie możemy. Okej. Okay. Mistrz asasynów. To weźmiemy mistrza oczywiście, nie? Czemu by miało być inaczej? Umiejętności. To on ma tutaj wszystkie. Dobra, poczekam aż... Aż będzie kolejny level, nie? W takim razie zaczniemy po kolei właśnie przyjmować sobie dzielnice. Ósmy. Więc myślę, że nie powinno być jakichś problemów. Tu już jest dziewiąty. Tu już jest ósmy, to jeżeli byśmy mogli mniej więcej ósmy, może po prostu poszukać tego, że poczekać, aż będziemy mieli ten dziewiąty i po prostu następną tę dzielnicę heszkować, choćby nawet, albo po prostu zostawić tak jak jest, w sensie te, które mamy, które możemy. I na przykład tutaj to w takim razie te dwie, z tym poczekać. No, poczekać. Dobra, zatem. Przenoszę się szybko, podróżę może tutaj. Chociaż czekajcie, jak tu. Ja chcę tu trochę jakoś to rozegrać. Jakby tu. Jak tu się fajnie przenieść? Można byłoby to. Tu. Wtedy jak wróćmy stąd, tu i tu. Dobra, w takim razie to ja się przyniosę może tutaj. I już do końca odcinka sobie porobimy właśnie te misje poboczne. Żeby nie było. Hej, tam Kenny zabija w królestwie imieniem Miko. No, 100 lat później. Kurde, a nam się wydaje, że to było niedawno, nie? Dobra, jesteśmy tutaj, więc idziemy tutaj, tak jak zapowiadałem. To niech może teraz trochę Jacob po Neo zrabia.
tutaj. Pójdzie do kwatery gangu, potem ich tam pobije i przejmie ich, nie? Okej, jesteśmy już tu blisko. Dziesiąty level, masakra. Okej. 13 ich tu jest. No ładnie widzę, grubo. Coś to odwalił. Okej, to tak na spokojnie tutaj, bo może być grubo. Szczególnie z tym 10 levelem. Zejść na dół. Sporo plany. Gdzie te plany są? Oszukać przeznaczenie normalnie zrobił. Jak mu kołka zrobił. Dobra, przestań się z nim bawić, naprawdę. Wykończyć to już nie może, nie? No zejdź, zaskocz. Dziękuję bardzo. Mamy enklawę. Tak jest.
średnio, by to powiedziałbym, że to wygląda. Ale może na szybko w takim razie zbierzemy jeszcze jedną misję. To jest łowy na zbijów, to chyba będę musiał pojewać, nie? Człowieczka. Rany. Okej, tu mamy te kwiaty. Może być ciężko. Bo on jest tu na twardym terenie. A jakoś tak bliżej to on chyba nie chce do mnie podejść. I poza tym on jeszcze jest z obstawą. Problem. Okej. Jeszcze jeden. I mają dziewiąty. Chyba, żebym rzucił bombkę dymną. Mogę tak rzucić? Nie, nie mogę. Chyba, że rzuciłbym bombkę i szybko bym uciekł. To jest dobry plan, który może się udać. Ale jest dosyć ryzykowny. Kurde. Dobra. O nie, on został zabity. Kurde, nie chciałem go zabić. Tego jaka, że jest krzaki miło. Te ciało. Wyrzuć je. Fuj, niedobry.
Tak, podnieś. Chyba zepsuło, więc dzięki serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Pa, pa.